Do Grudziądza przyjechała na spotkanie z mieszkańcami polska działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych Henryka Krzywonos. Spotkanie odbyło się w ramach grudziąckiego salonu senatora. Niestety na spotkaniu zjawiło się niewiele osób, co zauważyła również pani Henryka. Niemniej spotkanie poprzedzone filmem uznać trzeba za udane. Podobnie jak w przypadku spotkania z Bogdanem Borusewiczem, tak i teraz pojawili się mieszkańcy o odmiennych poglądach niż pani Krzywonos, co bardzo ubarwiło dyskusję publiczności z gościem. Całe spotkanie przeplatane było muzycznymi występami Przemka Cackowskiego. Zapraszamy na relację z całego spotkania, koncertu, a także krótki wywiad, jaki udało nam się przeprowadzić z gościem styczniowego spotkania w ramach grudziąckiego salonu senatora. Jest z nami ikona polskiego opozycjonizmu. Odwiedziła Grudziądz. Jak pani podoba się nasze miasto? Proszę pana, po pierwsze chciałam poprawić, nie jestem żadną ikoną. Miasto jest przepiękne. Chyba to pani pierwszy pobyt tutaj. Pierwszy mój pobyt i miasto jest przepiękne. Uważam, że w waszym mieście czuję się cały czas jak na starym rynku, czyli przepiękne miasto, naprawdę. Ja jestem zauroczona tym miastem. No i co mam powiedzieć? No wrócę tu latem i tyle. Takie spotkania czasami są przyjemne, sympatyczne, ale też często trudne tematy, tym bardziej w tych trudnych czasach, kiedy tutaj czasami przychodzą osoby właśnie takie skrzywdzone przemianami w Polsce, prawda, które miały miejsce, a o które państwo walczyliście. Proszę pana, tak jak już mówiłam, cała Polska walczyła. Są ludzie, którzy są skostniali, albo jak pan, który nie strajkował, a pracował w tym czasie. No cóż, trzeba ich też przyjmować, bo oni są. Trzeba tolerować i szanować, bo żyją między nami. I tyle. A jest pani taką gwiazdką optymizmu, można powiedzieć, w takim świecie quasi politycznym, no bo nie do końca jest pani politykiem, chociaż czasami przypisuje się pani różne tutaj etykiety. Dobrze pan powiedział, mi się przypisuje, ale ja nie jestem politykiem i nie zamierzam jak na razie nim być. Natomiast mówi pan o gwiazdkach, które wszyscy, jestem realistką i wiem o tym, że jeśli nie ma, to i z pustego Salomon nie naleje, sobie zdaję z tego sprawę. Oczywiście chciałabym zarabiać z 15 tysięcy, być zadowoloną, wtedy starczyłoby mi dla każdego wnuka na prezent pod choinkę, ale tak się nie dzieje. Więc godzę się z tym, co mam i patrzę realnie na świat i tyle.